17 stycznia 1893 rok. Hawaje, wyspa Oahu. Dochodzi do rozpoczęcia zamachu stanu przeciwko królowej Lili Okalani przez obywateli Stanów Zjednoczonych oraz obcokrajowców mieszkających w Honolulu. Większość powstańców stanowili cudzoziemcy oraz amerykańska piechota morska, która miała za zadanie bronienia interesów Stanów Zjednoczonych. Rewolucjoniści założyli Republikę Hawajów, jednak ich głównym celem była aneksja Hawajów do Stanów Zjednoczonych. Czy zamach stanu ostatecznie wypalił i jaką rolę odgrywał w całym wydarzeniu cukier? Zacznijmy od początku i wróćmy się jeszcze bardziej w czasie. Urodzony w 1758 roku, Kamehameha I rozpoczął okres panowania dynastii panującej rodziny królewskiej Hawajów, począwszy od roku 1795, a skończywszy na śmierci Kamehameha V w 1872. To właśnie za panowania tej dynastii prezydent Stanów Zjednoczonych John Tyler uznał oficjalnie niepodległość Hawajów, w wyniku czego królestwo było w stanie zawrzeć wiele traktatów z głównymi narodami na świecie. Kamehameha I zakończył wojny domowe oraz wprowadził jednolite prawo. Był on inicjatorem handlu ze Stanami Zjednoczonymi, ale także ze Starym Kontynentem. Warto dodać, iż jeden z jego następców ustanowił na jego cześć święto, które Hawajczycy obchodzą 11 czerwca. Ważną postacią jest także James Cook. Urodzony 7 listopada 1728 roku, brytyjski żeglarz, odkrywca, kartograf oraz astronom. To on zorganizował 3 duże wyprawy dookoła świata, którymi kierował. Udało mu się zdobyć wyspy Towarzystwa na Oceanie Spokojnym, spenetrował obszary Malezji, a także Nowej Zelandii. W 1770 podczas drugiej wyprawy dotarł do wybrzeża Australii, odkrył Nową Kaledonię czy archipelag Fidżi. Jednak nas dzisiaj najbardziej interesuje trzecia wyprawa, podczas której udało się załodze odkryć w roku 1777 Hawaje. Rok później, bo już 18 stycznia, ekspedycji udało się dopłynąć na wyspę. Według wstępnych obserwacji udało się wywnioskować, iż wyspiarze ze zdumieniem przyjęli przypłynięcie załogi i uznali ich za istoty wyższe. Jednak po powrocie na wyspę 10 lutego wszystkie oznaki gościnności minęły, a u tubylców miało pojawić się zdziwienie i niepokój. Kilka dni później doszło do potyczek między marynarzami oraz tubylcami, podczas których James zginął. Jakie znaczenie ma w tej historii cukier? Był to główny produkt eksportowany z Hawajów, a pierwsza plantacja powstała na Kauai w 1835 roku. William Hooper wydzierżawił od Kamehameha III 4 km2 ziemi i rozpoczął uprawę trzciny cukrowej, która z czasem rozrosła się na 4 głównych wyspach. Nie ma co się oszukiwać, cukier zmienił całkowicie gospodarkę Hawajów i znacząco przyczynił się do zwiększania wpływów Stanów Zjednoczonych na rząd hawajski. Może pojawić się pytanie, w jaki sposób cukier spowodował zwiększenie wpływów dla Amerykanów. Przede wszystkim musimy zacząć od tego, iż urodzeni w Ameryce właściciele plantacji byli w większości politykami. Nanosili oni znaczące wpłaty podatkowe zarówno dla rodziny królewskiej, jak i dla całej gospodarki. Dzięki czemu mogli oni opowiadać się za uczciwą reprezentacją w polityce królestwa. Rodzina królewska, także liczni wodzowie, odczuwali naciski ze strony polityków urodzonych w Stanach Zjednoczonych, którzy mieli na początku prowadzić jedynie misję religijną oraz ekonomiczną. Kamehameha III wraz z wodzami starał się zapewnić Hawajczykom, iż nie stracą oni swojej dzierżawionej ziemi, a na dodatek miało zostać zagwarantowane wprowadzenie wolnego systemu przedsiębiorczości. Jednym z najważniejszych dokumentów w tej kwestii była Konstytucja Hawajów z 1839 roku, znana również jako Hawajska Karta Praw. Jednak nie minęły 4 lata i po 5-miesięcznej okupacji George'a Pauletta, ówcześnie panujący król ustąpił zagranicznym doradcom na rozdzielenie ziem, tak jak cały czas naciskali na to amerykańscy misjonarze. Już w tym momencie było widać, jak bardzo Hawaje były powoli zmieniane w uległe tereny względem Stanów Zjednoczonych. Mniej więcej w latach 50. XIX wieku amerykańskie cła importowe na cukier z Hawajów były znacznie wyższe niż cła importowe. Monarcha dążył do tego, aby obniżyć cła wypłacane Stanom Zjednoczonym, zachowując oczywiście suwerenność królestwa oraz sprawiając, iż cukier byłby bardziej konkurencyjny na innych rynkach zagranicznych. W rezultacie Kamehameha III w 1854 roku zaproponował politykę wzajemności między krajami. Jednak jak się można domyślić, propozycja zginęła gdzieś w amerykańskim senacie.
Amerykanie dosyć szybko zdecydowali się na wykorzystanie propozycji zwolnienia podatku nakładanego na cukier. Już w 1873 roku Komisja Wojskowa Stanów Zjednoczonych zdecydowała się na próbę uzyskania w taki sposób wyspy Ford, zlokalizowanej w centrum Pearl Harbor, które razem z Puloa w szczególnym stopniu interesowało Amerykanów. Dlaczego? Kontrola tych terenów była kluczowa dla obrony zachodniego wybrzeża. Dowódca amerykańskiej dywizji wojskowej na Pacyfiku John Schofield oraz generał brygady Brevet Barton byli odpowiedzialni za sprawdzenie zdolności obronnych Hawajów zaraz po przybyciu na wyspy. I tutaj do gry wkracza Charles Reed Bishop, amerykański biznesmen oraz polityk, który poślubił Bernice Pauai, która była szlachcicem z rodziny królewskiej Hawajów. Dzięki takiemu małżeństwu politykowi udało się dosyć szybko awansować w rządzie na hawajskiego ministra spraw zagranicznych. Jednak jaki ma on związek z amerykańskimi dowódcami? Już śpieszę z odpowiedzią, zaproponował on bowiem, iż mógł sprzedać jeden z hawajskich portów, oprowadzając oficerów po jeziorach. Warto dodać, iż jego żona potępiła jego zachowanie, była ona przeciwna sprzedaży ziem. Ówczesny monarcha William Charles Lunailo był zadowolony z działań Bishopa, dzięki czemu zyskał on możliwość zarządzania wszystkimi sprawami biznesowymi. Jednak ostatecznie Lunailo w listopadzie 1873 roku odwołał negocjacje. Niecałe 4 miesiące później stan zdrowia monarchy pogorszył się i zmarł on 3 lutego 1974 roku, nie pozostawiając po sobie żadnego spadkobiercy. Na kolejnego monarchę wybrany został David Kalakaua, którego oczywiście od samego początku Amerykanie starali się nakłonić do poddania Pearl Harbor, oczywiście dla marynarki wojennej. Jednak nie ugiął się on na początku, obawiając się, iż doprowadziłoby to do aneksji przez Stany Zjednoczone, co byłoby niezgodne z tradycjami ludu hawajskiego, który uważał, iż ziemia jest żyzna, święta i nie należy jej nikomu sprzedawać. W tym celu Kalakaua udał się w latach 1874-75 do Waszyngtonu, aby pomóc w uzyskaniu nowego traktatu o wzajemności. Jednak nie ma nic za darmo i tutaj Stanom należała się wyspa Forda, na której amerykańskiej marynarce zależało. Od tego dnia do 1891 roku produkcja cukru wzrosła z 49 km2 aż do 510. Można więc uznać, iż nowy kontrakt był czymś dobrym dla Hawajów. Jednak gdyby ktoś się zastanawiał, czy po tych 7 latach Stany Zjednoczone zasiadły do kolejnych rozmów, to niestety, ale nie byli oni zbytnio zainteresowani odnowieniem traktatu. 20 stycznia 1891 roku Kalakaua zmarł, a tron objęła jego siostra Lili Okalani. I to na dodatek w trakcie kryzysu gospodarczego. Warto wspomnieć, iż rok wcześniej William McKinley prowadził ustawę, która podniosła cła na produkty przemysłowe, a także żywnościowe. Natomiast zniosła je na cukier. Jak się można domyślić, sparaliżowało to praktycznie cały przemysł cukrowy znajdujący się na Hawajach. Przewaga, którą udało się zyskać dzięki traktatowi o wzajemności, została zniwelowana. Odbiło się to istotnie na obywatelach, którzy odczuli presję związaną z utratą dochodów. Jak na to wszystko zareagowała królowa? Zaproponowała ona system loterii, aby uzyskać środki dla swojego rządu, a także zaproponowała kontrowersyjną ustawę związaną ze zwolnieniami na opium. Jak się z czasem okazało, było to oczywiście złą decyzją, która odbiła się na Lili Okalani. Głównym pragnieniem monarchini było przywrócenie konstytucji, która zmniejszałaby przywileje wyborcze dla mieszkańców Starego Kontynentu czy Amerykanów. Oznaczałoby to jedno, iż wielu biznesmenów czy polityków, którzy nie byli obywatelami Hawajów, utraciliby prawa wyborcze. I tutaj wracamy do początku, czyli roku 1893, w którym monarchini starała się ogłosić nową konstytucję, która uniemożliwiłaby prowadzenie europejsko-amerykańskich biznesów przez elity, a warto dodać, iż mieli oni nieproporcjonalną władzę. 5 Amerykanów, 1 obywatel Wielkiej Brytanii oraz 1 obywatel Niemiec spiskowali w celu zdetronizowania królowej, obaleniu monarchii oraz dążyli oni do przyłączenia Hawajów do Stanów Zjednoczonych. 17 stycznia 1893 przewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Henry Cooper zwrócił się do tłumu zgromadzonego przed pałacem Lili Okalani i odczytał proklamację, która formalnie zdetronizowała królową i zniosła monarchię hawajską, ustanawiając tym samym tymczasowy rząd pod przewodnictwem Stanforda Ballarda Dolea. Nowy rząd szybko zdał sobie sprawę, iż Hawaje są zbyt małe i słabe militarnie, żeby stawić czoła większym agresorom, np. Japonii.
Niemniej jednak rok później została ogłoszona Republika Hawajów, a na jej czele stanął Stanford Dole, obejmując tym samym stanowisko prezydenta. Po objęciu Białego Domu przez Williama McKinleya w roku 1897 rozpoczęły się akcje związane z aneksją i już rok później odbyła się formalna ceremonia upamiętniająca aneksję, która odbyła się w pałacu Lili Okalani. 100 lat później Kongres Stanów Zjednoczonych przyjął rezolucję, którą podpisał Bill Clinton, w mocy której przeproszono rdzennych mieszkańców Hawajów za wzięcie czynnego udziału w obaleniu hawajskiego królestwa. Jest to jeden z nielicznych przypadków, kiedy rząd Stanów Zjednoczonych oficjalnie przeprosił za swoje działania.